Dzisiaj wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Chociaż te imiona nie pochodzą z tradycji ewangelicznej, ale z ksiąg nienatchnionych, my nazywamy je apokryfami. Ale Żydzi zapamiętywali bardzo dokładnie, z jakiego pokolenia pochodzą. My najczęściej pamiętamy może 3 czy 4 pokolenia. Żydzi pamiętali doskonale, z jakiego pokolenia pochodzą. To widać w Ewangelii Mateusza, gdy jest rodowód Jezusa Chrystusa i wszystkie pokolenia są przedstawione. To też prawda o nas, że istniejemy dzięki naszym przodkom, naszym dziadkom, prababkom. Ten, można powiedzieć, jakby to te pokolenia sprawiedliwych ludzi, którzy przekazali nam również wiarę. Będziemy prosić o takie trwanie przy Bogu. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego, czasu uleczenia, a tu przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Nie odrzucają nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzają tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj przymierza z nami. Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na chwilę. Wiem, że jest wczesny poranek, jeszcze nie wszyscy jesteśmy rozbudzeni, ale to słowo, które Bóg nam daje każdego dnia. Są tacy ludzie, którzy przychodzą na Eucharystię każdego dnia, albo przynajmniej czytają czytania przeznaczone na każdy dzień. To jest to słowo, które nam daje pokrzepienie, ale czasami ono jest bardzo trudne do zgryzienia. Tak jak czerstwy chleb. Ktoś, kto nie ma zębów, nie może tego uczynić. U nas są tacy współbracia, którzy mają sztuczne szczęki i to im nie pomaga. Ten chleb czasami jest bardzo trudny. Tak jak to dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza, który jest prorokiem tragicznym. Po prostu tragicznym.
To jest pierwszy prorok, któremu Bóg zabrania się żenić. Czyli Jeremiasz całe życie żyje w przekleństwie. Bo dla Żydów ktoś, kto nie miał żony, był przeklęty. Nie mógł się żenić. I on w takie przekleństwo wchodzi od samego początku. Od młodego wieku. Ale ma prorokować niezbyt pomyślne dla Izraela proroctwa przyszłość. Ma chodzić po murach miasta i mówić, żeby ci, którzy bronią miasta, poddali je, bo taka jest wola Boża. Wyobrażacie sobie coś takiego? To jakby któryś z księży miał chodzić po Warszawie w czasie powstania warszawskiego i mówić, poddajcie miasto hitlerowcom, co wy robicie? Zabiliby go. Coś podobnego dzieje się z tym prorokiem i dzisiaj słyszymy jedno z jego proroctw. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli was poślę, bo nic nie rozumiecie. To jest bardzo trudne, jak tłumaczyć historię. Ja odprawiałem w Warszawie mszę świętą dla Ukraińców, ale też dla Białorusinów we wschodnim obrządku. I tam bazylianie są na ulicy Miodowej, prawie w centrum Warszawy. I po mszy jeden z tych ukraińskich księży, ja się pytam go, jak wy to postrzegacie, tę wojnę? Bo to jest coś okropnego dla nich. I on mi mówi taką rzecz, prawie jak tutaj. Słuchaj, na czym my chcieliśmy budować? U nas korupcja jest większa niż w Rosji. Prostytucja ogromna. Co piąta prostytutka w Europie to Ukrainka. Te matki, które czasami się wynajmuje, żeby donosiły dzieci, tak zwane surogatki, u nas jest tego mnóstwo. Korupcja, prostytucja, no i aborcja. Jedna z większych w Europie, a może nawet na świecie. On mówi, na czym my chcieliśmy budować? Ja się cieszę, że Bóg tak oczyszcza nas, Ukraińców. Nie spodziewałem się takiego tłumaczenia, ale rozumiecie, o co chodzi. Przeróżnego rodzaju kataklizmy nie zdarzają się od tak. Chrześcijanin patrzy jakby pod swoje nogi, żeby nie upaść, to jedno, ale też patrzy, zobaczcie, my taki mamy hymn. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mego Boga na niebie i, zobaczcie, szukam Go wkoło siebie. Szukacie Boga codziennie? To jest bardzo ważne, bo wtedy inaczej patrzymy na historię. Również na historię Polski. Te wszystkie kataklizmy, które nam się przydarzały, one prowadziły nas do tego, żebyśmy się trzymali mocno Boga. Ale jest wielu ludzi, którzy drwią z tej historii. Dlatego nic nie rozumieją. Tak jak tutaj mówi prorok Jeremiasz. Nawet prorok i kapłan błąkają się po kraju, niczego nie rozumieją. Nie wiem, czy jest jakiś biskup. Na pewno nie jest nim papież, bo papież nie tłumaczy tej wojny na Ukrainie jakby oczami Boga, dlaczego to się dzieje i jak długo to potrwa. Nie ma na razie takiego proroka, nie słyszałem o nim. Może wy słyszeliście. Ale to bardzo ważne, żeby był ktoś, kto tłumaczy. Tak jak dzisiaj w Ewangelii Jezus tłumaczy przypowieść, której apostołowie nie rozumieją. Bardzo często sam Jezus się pyta, czy rozumiecie to wszystko? Wyjaśnia im na przykład przypowieść o siewcy. Ciekawa rzecz, że Jezus mówi do tłumów tylko w przypowieściach. Ale ludziom nie tłumaczy Jezus. Tłumaczy tylko apostołom. To jest niesamowite. Że są jakieś właśnie, można powiedzieć, kręgi przynależności do Chrystusa. I my też widzimy w Kościele, tak jest. Nie wszyscy ludzie rozumieją, co się dzieje. Nie wszyscy ludzie przyjmują w 100% Ewangelię, mimo że są ochrzczeni. Nawet ci, którzy tutaj przybywają do naszego sanktuarium. Potrzeba nam, żeby nam Chrystus tłumaczył, tak jak tutaj dzisiaj wyjaśnia tę przypowieść. On wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Jest taka modlitwa eucharystyczna. Niektórzy ludzie mówią, zaraz, zaraz, przecież to jakiś ksiądz odprawia. Jakiś ksiądz mówi kazanie. To nie jest Jezus. Ale my wierzymy, że czasami Bóg daje natchnienie również księżom, żeby oni tłumaczyli Pismo, tłumaczyli to, co się dzieje, również dla nas. Prośmy o taką mądrość serca dla nas, żebyśmy nie byli
niemymi słuchaczami, żebyśmy tylko słuchali Słowo Boże, ale nie chcieli go rozgryźć, przyjąć, zjeść, spożyć. My mówimy w tej modlitwie chleba naszego, daj nam dzisiaj, ale nie tylko tego chleba, chleba Twojego Słowa, żebyśmy je rozumieli, bo to Chrystus łamie dla nas chleb i wyjaśnia dla nas Pisma.